Z wielkim żalem przyjmujemy tę wiadomość o śmierci świętej pamięci księdza arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego, która nastąpiła dzisiaj w dniu święta Królowej Polski o godzinie 16:12. Od dwóch tygodni ksiądz arcybiskup przebywał w szpitalu w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego Medycznego po rozległym wylewie i liczyliśmy się także i cała służba zdrowia z możliwością życia i śmierci. Niestety tak się stało, że dzisiaj zabrakło tego życia. A odznaczał się ogromną gorliwością duszpasterską, niezależnie od stanu emerytalnego, ale był niezwykle czynnym i nie tylko w życiu duszpasterskim, parafialnym, ale także spotykając się z różnymi środowiskami. A kontakt ze środowiskami, czy to naukowymi, kulturalnymi, samorządowymi, administracyjnymi, miał w sobie zakorzeniony przecież od dziesięcioleci, dlatego że jego życie wrosło w Gdańsk. On był nie tylko honorowym obywatelem od tygodnia, ale był prawdziwym obywatelem Gdańska z racji na zamieszkanie, na pracę i na służbę jako wykładowca i profesor seminarium duchownego, jako biskup pomocniczy najpierw, a potem biskup diecezjalny, a tym biskupem był przez 33 lata, a od 92 roku pierwszym metropolitą. Pozostanie w historii archidiecezji gdańskiej jako pierwszy metropolita gdański i spocznie w krypcie biskupów gdańskich w katedrze Olipskiej jako pierwszy metropolita. Thank you.